Szacujemy, że w przyszłym roku polska gospodarka wzrośnie o 1,5%. Myślę, że najbliższe kilka kwartałów będzie najtrudniejsze, ponieważ reszta Europy rośnie również bardzo wolno. Ale jeszcze w przyszłym roku w polskiej gospodarce może nastąpić odbicie, ponieważ oczekiwałbym więcej cięć stóp procentowych przez bank centralny. I w końcu, kiedy sytuacja w Europie się ustabilizuje i zaczną działać obniżki stóp, zobaczymy przyspieszenie wzrostu, może w drugiej połowie przyszłego roku. Myślę, że europejska recesja prawdopodobnie się pogłębi w najbliższym czasie, więc oczekujemy kilku kwartałów kurczenia się PKB, ale dalsze działania Europejskiego Banku Centralnego, a także ożywienie w gospodarce globalnej powinny prowadzić do odbicia, wprawdzie bardzo lekkiego, od mniej więcej połowy przyszłego roku. Światowa gospodarka jest, jak ja to określam, w strefie mroku. To jest szara, niewyraźna strefa, która dzieli rozwój od recesji. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. I bardzo istotne jest, żebyśmy wiedzieli, jakie powinny być właściwe kroki, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych w najbliższych kilku miesiącach. W USA musimy się zająć klifem fiskalnym. Coś trzeba z tym zrobić. Natomiast w Europie trzeba dalej działać w sprawie unii bankowej i fiskalnej. I jeśli się to stanie, to myślę, że zaufanie się ustabilizuje i europejska, amerykańska oraz globalna gospodarka zaczną się rozwijać. Widzimy dość pozytywny znak płynący z rynków rozwijających się, jak Brazylia, Chiny czy Indie. W tych krajach gospodarka ostatnio się ustabilizowała, zaczynają się odradzać. Dlatego myślę, że w ciągu następnego roku możemy zobaczyć globalne odbicie, o ile zostaną podjęte odpowiednie decyzje w Stanach i w Europie.